Witajcie. Wszystko dobrze, kiedy nasz program działa, ale co, kiedy chcemy go uruchomić i nagle wyskakują jakieś wyjątkowe błędy? No właśnie, dzisiaj sobie opowiemy o tych wyjątkach. Zapraszam. Zapewne już nieraz zauważyliście, że kiedy próbujemy uruchomić nasz program, zdarzają się pewne niemożliwe do wykonania instrukcje z powodu chociażby jakiegoś naszego błędu albo z powodu źle użytej funkcji itd. Moment, kiedy program jest przerwany. I wyrzuca nam pewną informację, po prostu jakiś komunikat o błędzie, najczęściej jest właśnie pewnym wyjątkiem, czyli taką wyjątkową sytuacją, wyjątkowym błędem, który został rozpoznany, ale równocześnie przez ten błąd program nie może dalej działać, dlatego przerywa swoje działanie. I dzisiaj sobie opowiemy, jak taki wyjątkowy błąd zatrzymać, a ściślej, że kiedy się już nawet zadzieje, to co zrobić, żeby właśnie program nie przerywał działania, ale potrafił jakoś ten błąd obsłużyć, właściwie zareagować, coś z tym zrobić i działać dalej. Po kolei popatrzcie. Przyjrzymy się następującej instrukcji. Próbuję w tej konwertować tekst na liczbę. Mamy tutaj klasę int i próbujemy przyjąć argument, który jest tekstem, zamieniając go w locie na liczbę i przypisać to do wartości fine number. Jeżeli spróbujemy wykonać takie polecenie, no to oczywiście wyskoczy błąd. Ściślej tutaj możemy sobie podejrzeć, ten błąd będzie się nazywał value error, i to jest właśnie jakiś wyjątek. Tak się akurat nazywa ten wyjątek. Mamy tutaj błędną wartość. Dokładnie nas tutaj interpreter poinformował, że w tej linijce nastąpił pewien poważny błąd. Ten value error wyjątek oznacza, że nie da się zamienić tego tekstu na liczbę. Int oczekiwał tutaj jakiegoś. Możliwego do konwersji typu jakiejś zmiennej, czy chociażby tak jak tu literału, który da się zamienić na liczbę, nie udało się tego zrobić, zatem program przerwał swoje działanie i wyrzucił taki oto błąd, taki oto wyjątek. Jak to obsłużyć? Jak to zatrzymać? Czy można coś z tym zrobić? Pewnie, że da się coś z tym zrobić. Służy do tego taki specjalny blok instrukcji, zaczynający się od słówka kluczowego try, po którym mamy dwukropek, zatem będziemy tu mieli pewien blok instrukcji, i to właśnie te instrukcje będą testowane pod kątem czy przypadkiem nie wystąpił wyjątek. Może to być jedna instrukcja, może tu być wiele instrukcji. Na razie włożyłem tu jedną, która dokładnie jest tą instrukcją, która wcześniej wygenerowała nam ten błąd value error. I teraz kiedy mamy te instrukcje tutaj w tej sekcji try, to potem mamy takie słowo kluczowe except, to jest ciąg dalszy całego tego mechanizmu obsługi wyjątków. Except to jest, że gdyby wystąpił o dokładnie taki wyjątek, który tu z nazwy podałem, to zamiast wywalać ten program i zatrzymywać go wraz z wywołaniem tego wyjątku, mogę nie robić tego, ale dalej wykonywać program, a ściślej wykonać ciąg instrukcji właśnie w tej sekcji, która ten błąd, value error w tym wypadku, obsługuje, ten wyjątek. Zatem jeżeli fine number zwracał value error, to w tym wypadku, popatrzmy, uruchomimy, i program nie zwrócił wyjątku, ale coś się innego zadziało. Co się zadziało? W sekcji tej try nastąpiła próba wykonania tego polecenia. Oczywiście domyślnie ona zwraca wyjątek, bo dalej nie mamy tutaj liczby, zatem fine number nie może stać się prawdziwą liczbą. Normalnie byłby wyjątek, ale tym razem wykona się ta sekcja i wyjątek nie zostanie zgłoszony. Zobaczcie. Najpierw wyświetli się polecenie, instrukcja, przepraszam, a w zasadzie tekst. Wprowadzony tekst nie jest liczbą. Ustawiam wartość domyślną na zero. Tutaj mam, że jeżeli nie udało się pobrać liczby, to na przykład wstawię taką liczbę sobie domyślną i program będzie działał dalej. Nie, nie zakończył się wraz z wyrzuceniem tego błędu, tego wyjątku. Wywołamy teraz inny rodzaj błędu. F5, popatrzmy. To jest taka linijka. Dalej próbujemy żytować na Intel, tym razem nie tylko wartość mamy złą, ale typ w ogóle inny, bo mamy tutaj listę i to jeszcze listę z napisem, zatem tutaj nic w ogóle nie przypomina liczby. No i jeszcze to próbujemy do tego fine number przypisać. Oczywiście ponownie będzie to błąd. Tym razem będzie to taki wyjątek type error, gdzie właśnie wcześniej był błędna wartość, a tu to w ogóle błędny typ nawet. O wartości nawet nie ma już mowy. No i widzimy, że zostaje wyświetlony ten napis, oto jest ta linijka. Zatem zostaje obsłużony wyjątek type error. Wartość domyślna dla fine number też jest ustawiona. I tu jest jeszcze taka sekcja finally, która działa zawsze, to znaczy dla całego tego bloku, czy jest wyjątek, czy nie ma, ta część wykona się zawsze. Zatem co zawsze zrobię? Zawsze wyświetla napis, ta sekcja wykona się zawsze i zawsze zwiększę fine number o jeden. Jeżeli fine number był prawidłowo ustalony, no to zwiększę to, co zostało tutaj konwertowane, a jeżeli nie, to po prostu te zera domyślę zwiększę na jedynkę, czego tu mamy dowód? print fine number to 1 bo wykonała się ta obsługa błędu typer. No to jeszcze zerknijmy na sytuację, w której nie ma błędu. Uruchamiamy w 5 i widzimy, że żaden wyjątek nie wystąpił zatem ani ten print, ani ten print nie wykonały się. Fine number nie jest zerem, tylko jest piątką. No ale wykonała się ponownie sekcja ta finalna, która wykonuje się zawsze i dlatego fine number jest w tym wypadku szóstką. Zobaczmy inne jeszcze przykłady. W kolejnej sekcji Try spróbujemy obsłużyć taki wyjątek przerwania działania programu za pomocą Ctrl-C. Domyślnie, kiedy działa nasz program i ktoś wciśnie Ctrl C, to program kończy działanie i zgłasza taki właśnie wyjątek Keyboard Interrupt. Zatrzymamy tym razem nasz program przed takim zachowaniem. I oto doszliśmy do instrukcji input. Nasza konsola czeka, aż coś tutaj wprowadzę, jakiś tekst czy coś. No ale powiedzmy, że ktoś zamiast wprowadzić tekst zgodnie z oczekiwaniem, postanowił przerwać działanie programu. A ja na przykład nie chcę, żeby przerywał, bo muszę pobrać tę wartość. Zatem on wciska Ctrl C i co się dzieje? Uwaga! Ha, program działa dalej. Dlaczego? ponieważ rozpoznany został właśnie ten wyjątek i nie pozwoliliśmy użytkownikowi przerwać tutaj wykonywania programu, ale w jakiś sposób tam obsłużyliśmy to wciśnięcie CTRL-C. Można by tu napisać musisz podać liczbę albo to musi być prawidłowo podana wartość czy coś w tym stylu. Program może w ten sposób monitorować pewne błędy i reagować tak jak my chcemy, a nie kończyć swoje, swoje działanie. Dopisałem na prędce jeszcze jeden taki malutki przypadek. Otóż wykonuję jakąś instrukcję, która widzimy, że powinna zwrócić wyjątek, no bo mamy tu dzielenie przez zero. Tyle tylko, że nie określiłem, jaki chcę wyjątek obsłużyć. Po prostu wyjątek, obsłuż, coś. Zadzieje się cokolwiek. Nie muszę podawać, co dokładnie. Cokolwiek. Nie przerwę działania programu, tylko wykonam tę instrukcję. F5 i widzimy. Po prostu błąd. Nie interesuje mnie jaki. Tu coś wystąpiło źle. Obsłużyłem to i tyle. Nie podając tu żadnego konkretnego wyjątku. Tak też można. A teraz będzie fajne. Wyjątki wywołują się kiedy napotkają błąd. Dzieje się to automatycznie, interpreter błąd znajduje i go zgłasza, a my możemy co najwyżej to obsłużyć. A właśnie nie tylko tyle możemy zrobić. Możemy też sami wygenerować jakiś błąd. Ściślej zgłosić wyjątek, czyli powiedzieć programie: masz teraz Zgłosić wyjątek, przerwać swoje działanie, wyświetlić informację i nie działać. Po prostu to my wymuszamy taki błąd. Pytanie: a po co takie narzędzie, po co taki mechanizm? Otóż czasami w pewnych sytuacjach może być wielka potrzeba przerwania programu z wygenerowaniem informacji o błędzie. Trochę tak abstrakcyjnie, ale wyobraźcie sobie, że pracuję z jakąś bazą danych i wystąpił jakiś poważny błąd, jakaś nieścisłość, i dalsze działanie programu mogłoby zniszczyć dane w tej bazie, jakoś je zaburzyć. Zatem wolę przerwać ten program świadomie, wymusić, żeby się pojawił wyjątek u użytkownika, błąd, ale przynajmniej dalsze działanie nie zniszczy czegoś, a ten błąd poinformuje użytkownika, że trzeba coś przemyśleć, naprawić. Pokażę wam teraz, jak taki wyjątek samodzielnie zgłosić. Nie obsłużyć taki, który się zadział, tylko go stworzyć. Utworzyłem na tę potrzebę funkcję dziel, która będzie dzieliła A przez B i będzie próbowała zwrócić wynik takiego dzielenia. No ale domyślając się, że może być sytuacja dzielenia przez zero, chciałbym taki potencjalny błąd samodzielnie wykryć i sam go zgłosić, ale właśnie nie tym domyślnym błędem, jaki wygeneruje, pytam tylko jakimś takim własnym, swoim. Zatem popatrzcie. Sprawdzam sobie wewnątrz funkcji, czy b przypadkiem nie jest zerem. Jeżeli jest, sam zgłaszam wyjątek, któremu to wyjątkowi dodaję konkretny opis, który sam sobie tutaj wymyśliłem. Korzystam z Klasy Exception, która tworzy taki obiekt, wyjątek. Tutaj argumentem jest tekst, który będzie treścią tego wyjątku. I ten obiekt jest. Zwrócony przez funkcję. Można powiedzieć, że RISE to taki return, tylko że w sytuacji właśnie yy, zakończenia poprzez zgłoszenie wyjątku. Ale w praktyce ten RISE zakończy działanie funkcji, bo jeżeli ja sobie tutaj to dziel przez 0 teraz wywołam, popatrzcie, tu wywołam naszą funkcję, gdzie będzie jeden z argumentów właśnie zerem. To co się stanie? A no właśnie program wyrzucił wyjątek, ale przeze mnie napisany, bo popatrzcie na informację, który ten wyjątek. Wyrzuca, jest to uwaga. Drugi argument dzielenia nie może być. Nie ma to jak zjeść. Podstawowe czasowniki. Nie może być zerem. Co ciekawe, nie wykonała się już ta instrukcja print1. Nie doszło tu do żadnego returna nic z tych rzeczy po prostu sam natychmiast w tym miejscu przerwałem program to nawet nie to że ja wyszedłem z funkcji oczywiście przy okazji też z niej wyszedłem po prostu ja przerwałem program i wywaliło taki właśnie wyjątek a teraz spróbujemy swój własny wyjątek obsłużyć. W sekcji try którą widzimy umieściłem wywołanie naszej funkcji dziel ale właśnie z tym drugim argumentem zerowym czyli Wiemy, że za chwilę będzie tu próba zgłoszenia naszego własnego wyjątku, czyli zwrócenia obiektu klasy Exception. I tutaj, jeżeli wystąpi taki błąd, a wiemy, że wystąpi, bo moje dzielenie go zwróci samo, to wtedy zostanie on przechwycony przez ten try i obsłużony przez ten except. Ale uwaga, tu jest jeszcze nowa forma tego except. Mianowicie tutaj mówię mniej więcej tak. Obsłuż obiekt, który będzie Tutaj identyfikowany przez zmienną e, który jest właśnie tego typu. Czyli to, co tu zostanie zwrócone, zostanie przechwycone w, tym, w tej linijce, tak właśnie skonstruowanej, i włożone do zmiennej e. Oczywiście to mogła być inna zmienna. I tutaj sobie wyświetlam to przechwycone e. W takim użyciu to e będzie tylko i wyłącznie tekstem. Zobaczcie. Ale to jest o wiele bardziej rozbudowany obiekt. Odsyłam tutaj do linku o wyjątkach, gdzie możecie sobie podejrzeć w dokumentacji, jakie jeszcze informacje w takim zwróconym wyjątku możemy znaleźć, co tam jeszcze się ukrywa poza samym tekstem. A sam tekst jest tutaj, zobaczcie. Program wprawdzie tutaj już się i tak skończył, ale nie został przerwany, zadziałał do końca, a błąd został obsłużony przeze mnie. Mianowicie pojawia się informacja, o dokładnie ta z tego rajzniętego wyjątku. Uwaga, drugi argument dzielenia nie może być zerem. Zatem nie dokonywałem żadnego dzielenia, więc ten liter zdrowy się nie wykonał, więc już to dzielenie przez zero nie nastąpiło, bo wcześniej wyplułem wyjątek, który sam sobie obsłużyłem. Zatem mogę przechwytywać wyjątki, które wygeneruje pyton, mogę sam. Pilnować, by wyjątki powstawały takie, jakie ja chcę, i sam też je przechwytywać i właściwie obsługiwać. Generalnie, całe to przechwytywanie wyjątków jest właśnie po to, by program, kiedy chcemy, nie przerywał działania, ale działał dalej po reakcji na błędy lub odwrotnie kiedy chcemy żeby przerwał działanie bo błąd jest tak poważny że lepiej żeby program dalej nie działał tak czy inaczej w obu przypadkach dostajemy bardzo proste a zarazem potężne narzędzie do kontrolowania wszelkiej maści błędów bardzo polecam pouczyć się tego tym bardziej że jest to w wielu językach mechanika jest podobna yy, wszędzie